Witam serdecznie, moim gościem Tomasz Jęczmyk, Baspal. Witam. Tomasz, gratulacje, zajmujecie zwycięskie miejsce, szóste w grupie spadkowej. Nie wiem, czy to pocieszenie, czy nie, ale już się dowiedziałem, że Baspal się cieszy, że zostaje w pierwszej lidze. Gratulacje, misja wykonana. Tak, bardzo dziękuję. Pierwsze miejsce w grupie spadkowej. Także jest to jakiś mały sukcesik, bo bywało różnie w tym sezonie. Bardzo nierówne mecze żeśmy grali i to cieszy, że chociaż taka końcówka była dosyć dobra. Dzisiejszy mecz bardzo dobry. Dzisiaj Wiśniowski dwójka. Co o nich powiesz jako rywalu? To jest ciężki rywal i tutaj trzeba uważać szczególnie na szybkich napastników, dobry dribbling i trzeba być skoncentrowany w obronie, dobrze się ustawić. No tak dzisiaj nam się udało i efekt jest widoczny. Dość dobrze też z przodu wymienialiśmy piłkę, graliśmy spokojnie. Także oby tak dalej. Za nami 14. kolejka, czas na podsumowania. Wiemy już praktycznie wszystko o tabeli pierwszej ligi, zostały tak naprawdę dwa mecze, ale to już grupa mistrzowska. Jak byś podsumował sezon w całości, 14 kolejek? No to był bardzo różny sezon dla nas, nierówny. Graliśmy bardzo dobre mecze, a zagraliśmy również, no można powiedzieć, że katastrofalne, że pogubiliśmy się w niektórych meczach całkowicie. I to jest właśnie jakby punkt wyjścia do budowania drużyny w przyszłości. Absolutnie. Na ligę halową szczególnie. Absolutnie nie chcę być krytyczny, ale taka nierówność ciągnie się za wami już przynajmniej od dobrych dwóch sezonów, taka niestabilizacja formy. Kiedy to się ustabilizuje? Wiesz co, wydaje mi się, że wraz ze składem, bo jeżeli będzie taka dziesiątka osób, z których 8 zawsze będzie się pojawiało na meczu, to myślę, że będzie dobrze. Nie musi tutaj być zbyt wielu, że tak powiem, osób, zawodników z ligi, czynnych zawodników, ale jeżeli będziemy grać ze sobą, jeżeli będziemy się spotykać i nie rotować za bardzo tym składem, to wtedy będzie dobrze. No i podstawa bramkarz, którego nam brakuje cały czas. I ostatnie pytanie. Dzisiaj z Kubą rozmawiałem. Deklaracja występu na LKG Lidze Futsalu w Pucharze. Bardzo się cieszę, że Baspal ponownie zawita na moich rozgrywkach. Tomek, ty bardziej halowy, bardziej orlikowy, bardziej trawiasty. Co wolisz? Czy czekasz na halę z utęsknieniem? Wiesz co, całe życie grałem na dużym boisku. No, z biegiem lat no, to trzeba troszkę jakby ograniczyć przestrzeń. Najlepiej się czuję biegając na dużym boisku. Lubię biegać po prostu, to jest mój jakby atut. No, jakby ta wydolność z czasem spada, ale jeszcze daję radę. Dziękuję za wywiad, dziękuję za cały sezon dla Baspalu. Dziękuję bardzo.